Mała Gosiu, masz nalewkę? Bartosz Manasiak rozpoczął drugą połowę pustynowego meczu Puchary Polski Województwa Łódzkiego pomiędzy Marta Dołożu, a Szczepniewicze. Wynik do przerwy 1-0 dla gości. A asystują Sprągiewską przedłona pan Arkadiusz Śpiewak, Sprągiewską Igor Strulak. Cała trójka sędziowska, wydział sędziowski Włoch. Natomiast w drugim spotkaniu półfinałowym Selikan Łowicz remisuje z Lechią Tomaszów do przerwy 0-0. Nie,
skandal po prostu. To było absurdalne zagranie. Się przewrócił karnet. Nie ma. Tu się przewrócił, bo... Tu się spieszył. Mamy drugą bramkę dla gości, trzecią bramki Polus Tomasz, numer 20. Trzecia bramka dla gości, Szelce ponownie Kolus Tomasz, wynik 0-3. Dziesięć minut traciliśmy dwie bramki, no to nie.
będziemy tam z sędzią. Tu może się zgadamy. Tak, sędzia dobrze, który dzisiaj się. Tak, spałam w połowie. To boczny. To boczny, boczny. No to co? To! Zmiana drużynie Warmii Białostok, Wojtko Krzysztof Krzysztof-Kukulski, dziękuję Krzysztof za grę. Jego miejsce na pracy gry zajmie Grzegorz Sośniak. Co? Co? Jak się chodzi na mecze? Wszystkie? On dobrze gra? Szereg jest. Lepiej od tego tego? Co lepiej? Zmiana również w drużynie Unii Skierniewice, Wojsko Kuszczu Bojańczyk, Patryk numer 10. Jego miejsce na placu zbliża Maciej Nalej, numer 19. Gdzie? To jest starter. Nie jest, to jest skierniewicz. Ustawia się po swoim, żeby widać było całą połowę i jest. Co czekasz, już tyle wybiłem? Tak się żyje. Paweł, zamknij! Tak się żyje. No i teraz ja na elegancki przesuwasz. My się wybijałem. No, jednak tracą mi, tracą czwartą bramkę. Łapa, łapa, łapa. Nie, ja. Oni mają zmian? Trzy? No. To już wezmę trzy. Teraz jest druga. Dwie osoby wchodzą. U nas jedno. U nas jedno wyszło. A, dwie wchodzą. A nie, bo przecież my jesteśmy liczy. Nie, bo zobaczyłem na dyska, ale mamy to wyszło. Thank you.
15 minut. Zmiana w drużynie. Gości wojsko opuścił Maciej Wyszogrodzki numer 11 oraz Konrad Niedzielski numer 54 i w miejsce na placu, który zajął Adrian Pęgowski numer 14 i numer 23 Szymon Kiwała. Zmiana również w drużynie Warty Białoszyn. Wojsko opuścił Adrian Kudryś. Jego miejsce zajął na placu z numerem 14 Jakub Misiak. Tak, żaba, skarpeta, klima. Trzech najlepszych, bo tak łapo ich staranowało i tak na ziemię poleciło. Kiedy? Na głębia. Dzisiaj? Ty, po ilu ich jest? To co uderzenie? Kolejna zmiana w drużynie gości, wojsko opuszczy Damian Wojszczyk, numer 9. Jego miejsce na placu 3 zajął Wodziński Mateusz, numer 17. Mati. Zaraz przyjdzie. Co mam zrobić? Czaruś? Czy nie zawsze, ale często się powiem, jak jestem ostatni. To jest najryzykowniejsze. Czemu oni nie mają nazwisk na plecach? No to się nie sprawdzi. To nie jest coś, gdzie się nosowa poza mną? No, to jest drogie takie coś. Sieraz ma. No, znam, mam przyzwiska. I róży. Kameruję. Myślałem, że się zawiesi kameruję. Nie, sobie ustawiam. Jak zaczynają, to przesuwam jak ja się ustawiam. Teraz obejmuję całą połowę. Jaki idiota. Ja to orikuję. Nie, trochę tam już. Wolno.
Gdzie się kopnął? No, jak Bruce Lee. Jak? Zawiesiłem się. No to jest już piłka. Wiem, ale patrz, była na środku, kamera była na środku, co nie, oni byli pod kątem. Zmiana w drużynie gości, wojsko opuścił Damian Warchoł, numer 25, jego miejsce zajął Marek Dąbrowski, numer 77. Kiedyś będzie kuczył w łasie. Znaczy, w łasie kiedyś. Ciebie jeszcze nie było. No? Czego? Ciebie nie było w łasie. Przede mną nie było żadnej, my jesteśmy pierwszą najmłodszą. Ty nie chodziłeś jeszcze do tej warty wtedy. Przecież moja powstała jak od początku ja jestem człowiekiem. No tak! Przecież to grubo zrobił naszą wartę. Będzie jak nigdy trenerem nie był, on jest tylko w klubie tam kierownikiem czy kimś. Nigdy w życiu trenerem nie był, ale zna się na piłce. Dupki. No co, obraziłeś się? Kartka, ej! Kartka, sędzia! No dobra. Tego nie ma! No tam jest piłka. Piłka jest ta, gra się. Sędzia, kartonik za to, ej! Tego nie masz kartki, co? Co go kurwa uświadamia? Czy tak wygląda? Pouczasz go, ej! Kolejna zmiana w drużynie gości, wojsko opuścił Patryk Pomianowski, numer 8, jego miejsce zajął Hubert
przy wycinie, przy wycinie, przy wycinie, przepraszam, kubek przy wycinie, numer 6. Paweł, uderz! Tak jest, brawo, brawo, Paweł, brawo! Przodu, przodu, z tyłu. W bramku, to on ładny gol na tamto. Okay. Na tamto ja wchodzę. Nie powinno się liczyć. Kabrioło. Kabrioło. To się kameruje. W drugim półfinale Pelikan Łowicz, Lechia Tomaszów, Wazowiecki, 75 minuta, 0-0. Zmiana w drużynie Marku Białoszyn, Wojsko Puszcza Bartosz Pałyga, numer 4, jego miejsce na placu gry zajmie Maciej Bryła. Co? Przepraszam, z daleka nie widziałem. Jest to Dominik Czyczakiewicz, numer 17. No pierwszy jego występ tu. On gra w dwójce. No ale jakby położył. No jak? Ustawiamy idealnie. I zostawiamy kamerę. Ustawiamy kamerę. Aby się strzelił Dudek właśnie. Ale Dudek wali. Ja bramka szara pleksu. Brawo, brawo, bramka! Dudek się pomylił. W domku dawa. A gdzie się jeszcze? Gdzie jest to 15 minut? Przecież się już do końca spotkania. 15 minut do końca spotkania. Tutaj. Może się. O kurde, zawiesiłem się. To może standard, to nie da.
Obserwator Franciszek Murek. Łowca Dziurek. Ja mam to przyznają, ale najlepsze. Nie, chciałbym uczyć. Bo to jeszcze przecież zawsze doliczy na 23 do długa. No jadą. No 23 długa nie wpadł, długa na 23 wyleci. To długo na 23. Ile będzie wybijać? Sędzia! Co? I co mówię? A? Akurat trochę zasłonił. No nie, to akurat dwa. Myślałem, że on uważa. Dziurę może Marchow. Nie, ale go tak zajebiście przełożył. Marchow to świetny zawodnik. Marchow jest świetnym zawodnikiem. Tego z drugim kapitanem. Chyba, że jak nie gra Lisek, to Marchewska. Szkoda, że ten Banaszewski nie żyje. Dobry był. Kto? Taki gości. Nie, już nie. Banaszewski miał na imię. Kiedyś karetka po niego tu przyjechała. Czemu? Bo walnęli go i kręgosłup. Coś tam stało z tym. Serio? Nie mógł ruszać stopami. To było chwilowe. Tak, to nie było działanie. W Łowiczu 81 minuta, Pelikan Łowicz, Lechia Tomaszów 0 do 0. A umarł, bo potrącił go, jak jechał na motorze. Dawid? W pół roku temu. Serio? Maszycki, coś pamiętam, nazwisko kojarzy mi się. Nie przyjęło. Kojarzy mi się to nazwisko, ale nie pamiętam. Kago, ej! Kurwa, nie widzi sędzia! Pory na rogu! Kurwa, mali! Buty tam, kurwa, na smutno wypierdalać, a nie! No to na nich patrz. Zmiana drużynie Warty Działoszyn. Wojsko puścił Oskar Korbela na mecz 9. Jego miejsce zajął Maciej Bryła, numer 18. Ja to sobie na dobrze. Ja tylko kameruję już spokój. Nie zapłaci. Ciekawe, czy mi da podjechać. Chociaż z dwie blaszki. Tak, dwie blaszki to co mogę napić, ale tam. Dychę mam mi dawać albo dwie. Albo nie ma kamerzysty. Nie, opłaca się kamerować, bo masz jedno lepsze miejsce. No ale jakby musisz stać, jakby tu była ławeczka, to elegancko się kręci. Tak, że jedna ławeczka trochę, lotniczek. Tak, bo musiał być równy. Na ławkę?
No, nie musiałby. No to byśmy się spali. Co? Byśmy spali. Nie. Tak. Patrz. Dobrze, ładnie. Nie daj! Brawo, Marcin, brawo! Miesz belkę po prostu taką. Daj! Kilka po prostu został skorka w ten ankul, jak to się nazywa po polsku. Kostka, kostka. Drugą kartą na pomianę zawodnik Gorski, numer 17, Mateusz Wodziński. O, psika. Ale nie wiem, że psika. No bo psika, chodź ci psikać. Ale nie, nie psika, bo nie może, nie może się zebrany. Wtedy odnożę na masz. Tam ktoś za darmo sobie ogląda. Ej! Kurwa! Wyszła. Wyszła. Marek Król lubi. Ale sędzia, to jebałeś tego karnego, ej! Złowicz 88 minuta, a nadal 0 do 0. Brawo, brawo! Zdobył tą bramkę Paweł Łatowski.
pożycie czarne na Maciej Bryl. Bardzo dobrze zrobił. Jeszcze 5 minut do końca. Jeszcze 5 minut do podstawowego. Policz. Żółtą kartą napomniany zawodnik Warty Działoszyn. Zawieje Adama, numer 8. Dziewięćdziesiąta druga minuta w Łowiczu, nadal 0-0. Warta gra? W Łowiczu też? Dobra, Monika Nojewicz i... Co? Ktoś tam? Też półfinał drugi. Ulis Kierniewicz, jak wygra, to finał. Nie wykopuję to. Niby podstawowy. Półtorej z nimi to liczy ze 2-3. A i co to było? To ręka tam była, nie? Ja widziałem. Widziałem rękę. Widziałem tam rękę. Doktryna. Jedza, jedza, wieja, jedz! Ale była, ale piękny strzał. Co nie? Otworzyła się w taki świetny łapa piłka. Kobieta, no, kto wykonuje? Brawo Zawieja, brawo! Dziewięćdziesiąta czwarta minuta w Łowiczu i pada bramka daleki Tomaszu Mazowiecki. 0-1. Arbiter główny dzisiejszego spotkania, pan Bartosz Panasiak, stolica wyrównanego czasu gry, co najmniej 4 minuty. Jak w tym, jak powrót, powrót jest! Ale goli! Come on.
zimno, coraz zimniej. Już gol do szatni tak prawda. Co? Gol do szatni to był. No, 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 tam padło. No, wynosili tego, co przegrał. Trzyma go, kurwa! No, trzyma go! Nie, to taczka jest za kontuzji, wiesz, że wynoszą jak ktoś na kontuzję. No, tam jest wózek stoi. Gdzie? Tam obok medyka. To stoi to nosze, chyba tam. Co? Gdzie są? Tak zaczął się nie za nogą i się po chwili się wywalił. Teraz jest też w siódmym. Czy to chodzi, oni nie są wiedział, co nie tak nogą po prostu. To powinien być bardziej w naszą stronę, że nakładka. Jestem z góry wpieszny. Powrót jest! Spalony jest, spalony! No. Ale i tak by nie trafił. 47.37. O, kurczę, kurczę się po. Nie są wiernymi kibicami w Artydzie. A my jesteśmy? Hmm? Zostajemy do końca. Jeszcze kamerują. Hej, Wartago. Hej, Wartago. Daj żarty. Ale ma refleks chudego byka. W bramce spotkania Pelikan Łowicz, Legia Tomasz Zdowy, Mateusz Wąkolik. To jest ten film, jest grane wypożyczenie z Włoki Tomasza. Tak. No? On jest młody, 19 lat chyba będzie miał. Dobry? Roku zajebisty. Na prawej obronie gra, a teraz gra to z dwójką. Chodzi! A za ile go wypożyczyli? Za ile hasło? No, nie wiem, ale na ten cały sezon po prostu. Zakończyło się spotkanie w Łowiczu, Pelikan, Ulek, Legii Tomaszu 0-1, a bramkę w 90. minucie spotkania to był Mateusz Wąkowicz, który jest na wypożyczeniu w Legii z Warty Białoruski. Dziewiętnastka, pojebało cię, ty kurwa! Pojebało cię! Puści kurwa zawsze! Koniec. Opierdoliło cię! Koniec. Zakończyło się spotkanie również w Działoszynie. Warta uległa Unii Skierniewice 1-3. W finale w Piotrkowie spotka się Unia Skierniewice, Legia Tomaszów Mazowieckich. Dziękujemy obu drużynom za grę.